Gdy 27 stycznia 1945 roku do Auschwitz weszli Sowieci, w obozie zagłady zastali ponad 7 tysięcy chorych i wycieńczonych więźniów. Były też stosy ciał tych, którzy wyzwolenia nie doczekali. Auschwitz powstał z żądzy panowania i z megalomanii. Paradoksalnie był kwintesencją wielkiego postępu industrializacji XX wieku. Obóz był przemyślany, zaplanowany, projektowany, szkicowany, kreślony i rozbudowywany. Dziś po 78 latach od wyzwolenia obozu oddano cześć wszystkim ofiarom największej w historii XX wieku fabryki śmierci. Przypomnijmy, że Auschwitz I powstało w 1940 roku. Na początku więziono tam głównie Polaków. Dwa lata później powstało Auschwitz-Birkenau, zaprojektowane głównie na potrzeby tak zwanego ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Przejechaliśmy bramę z zgrzytem. Zatrzymał się pociąg na prawej stronie rampy. Z krzykiem otwierali wagony. Raus, bandyci, schnell, to były pierwsze słowa. Mężczyzn osobno i kobiety z dziećmi osobno. Byliśmy zmuszeni rozebrać się do naga. Zostaliśmy w samych butach. Żołnierze przeszukiwali nasze miejsca intymne, sprawdzając, czy nie schowaliśmy tam jakichś kosztowności. Potem było już tylko gorzej. Wyniszczająca praca, głód, strach przed śmiercią. Do tego dochodziły nieludzkie eksperymenty, jakie lekarze z SS wykonywali na więźniach, w tym kobietach i dzieciach. Byli więźniowie uczulają, że ten obóz stworzyli ludzie dla ludzi, a pewne analogie widać także teraz w XXI wieku. Wiem, że nienawiść i wykluczenie jednostek czy grup zawsze prowadzą do agresji i wojny. Wiemy, że potrzebne jest budowanie mostów pomiędzy rozmaitymi grupami czy ideologiami, aby domknąć lukę empatii pomiędzy tym, co różne. Jak do tej pory, ja tu przychodzę jako świadek historii, ale od roku wy jesteście świadkami historii, wy młodzi. Od czasu zbrodni w Buszy wy jesteście świadkami historii, po to tu przychodzimy. Według różnych szacunków w obozie koncentracyjnym Auschwitz zginęło 1 000 000 do nawet 1,5 miliona osób różnych narodowości, w tym najwięcej osób pochodzenia żydowskiego. Za tę zbrodnię osądzono tylko nielicznych, w tym pierwszego komendanta obozu Rudolfa Hessa, którego sąd skazał na karę śmierci. Wyrok wykonano w Auschwitz. 27 stycznia obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.